Witam wszystkich. Dzisiaj będę mówił o bardzo groźnym, dziecięcym demonie, zwanym Polońcem. Zapraszam. Blady strach padał na ludzi, na samo tylko wspomnienie o demonie o imieniu Poloniec. Poczwary, która rodziła się z bólu, a czasem ze zbrodni. Paniczny lęk sprawiał, że na ludzi spadało pomieszanie zmysłów. Ochronę widzieli w magicznych obrzędach. Był duszą poranionego lub abortowanego płodu. Z kolei nieszczeniec niemowlęcia, które nie zostało ochrzczone przed śmiercią. Te nieszczęśliwe duchy nie mogą dostać się do światy, pozostawały wśród żywych. Przechodził wtedy przemianę, zatracając ludzki pierwiastek i stając się demonami. Prawdopodobieństwo przekształcenia się demona zostało wraz z wystąpieniem tragicznych i gwałtownych przyczyn śmierci. Dzieciobójstwo, przerwanie ciąży, wyrzeczenie się dziecka przed rodziców, porzucenie go. Takie okoliczności były niemalże gwarancją narodzenia się demona. Widywano je w postaci świetlików, ale też miały ukazywać się swoim matkom we śnie w postaci dziecka o czarnej skórze. Dusze nieochrzczonców i polońców to istoty wyróżniające się od innych demonów słowiańskich. Po pierwsze, rzadko kiedy wyobrażenia ludu rysowała takie istoty w postaci człowieczej. A jeżeli już, to właśnie były nimi dzieci o czarnej skórze. A dobrze wiemy, że czarnoskóre dziecko było bardzo egzotycznym widokiem dla prostego wiejskiego ludu. Dusze te najczęściej przemieszczały się po świecie w postaci ptaka. Z tych dzieci ptaków miały też powstawać bardzo groźne istoty demoniczne, które Bułgarzy nazywali Navi lub Naviaci. Naviaci to miały być dzikie ptaki latające nocami, kiedy jest mglisto i pochmurnie. Ich zadanie było napadać na ciężarne kobiety, położnice oraz małe dzieci i wysysać z nich krew. Można by rzec, że była to zapłata za krzywdy, jakie im wyrządzono. To ciekawe, na niektórych terenach Polski, zwłaszcza w Małopolsce, za Polońce uważano też puszczyki i ich złowrogie nocne pochukiwania. Ze strachu przed Polońcami dopuszczano się makabrycznych obrzędów. Chcąc nie dopuścić demona na świat, martwemu płodowi przyrządzano specjalny pogrzeb. Zwłoki grzebano pod progiem domostwa. Progi były zwaliste i miejsca pod nimi było aż nadto, by przeprowadzić skuteczny pochówek. Według podań po określonym czasie od pochówku pod progiem demon zamieniał się w kobuka, domowego demona działającego na korzyść lub szkodę gospodarza, w zależności od hojności pana domu. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!